Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku MPP Tracker. Dlaczego jest ważny i co to takiego? Zapraszamy. Zaczniemy od MPP, a później przejdziemy do trackera. MPP to Maximum Power Point. Punkt mocy maksymalnej. No jak się pewnie Państwo domyślacie, punkt mocy maksymalnej, jaką osiągnąć mogą nasze moduły. Bo jeśli wrócimy myślami do naszego odcinka o przewymiarowaniu mocy modułu względem mocy inwertera, to deklarowaliśmy tam, że moc znamionowa modułu, która wynosi na przykład 500 W, tylko w szczególnych warunkach jest osiągana. Krótko mówiąc, ona właściwie osiągana jest tylko przez kilkanaście godzin w roku, bo są to warunki laboratoryjne, które zakładają, że promieniowanie powinno wynosić 1000 W na metr kwadratowy, temperatura modułu 25 stopni Celsjusza, no a przecież wiemy, że pogoda w ciągu dnia się zmienia, moduły nawet do 80 mogą się rozgrzewać, w związku z czym ta moc spada. Identycznie jest w przypadku, kiedy połączymy nasze moduły w string, czyli w łańcuch, no wówczas ich moc sumaryczna także będzie tylko katalogowa. Ona będzie zawsze niższa i tu z pomocą przychodzi nam MPPT, czyli tracker, który śledzi ten punkt mocy maksymalnej, jaką mogą w zależności od warunków wygenerować nasze moduły. MPPT jest wyposażeniem większości inwerterów fotowoltaicznych, właściwie 99%, oprócz tych, które mają inną własną technologię. Teraz powtórzymy sobie z fizyki, przedstawimy Państwu wykres. Proszę Państwa, moc to zawsze iloczyn napięcia i natężenia. I na wykresie to widać. Pionowa linia, natężenie, pozioma linia, napięcie i zaznaczony maximum power point, czyli punkt mocy maksymalnej. Może to Państwa, którzy nie są jeszcze tajemniczeni, nieco dziwić, że on jest po środku tego kolana. No ale spróbujcie wychylić go Państwo w lewo, bądź też obniżyć go. Wtedy będziecie widzieć, że w pierwszym przypadku spada napięcie, w drugim przypadku spada natężenie. MPPT śledzi najlepszy punkt i pozwala go utrzymać. A teraz oczyma wyobraźni zerknijmy w kartę katalogową inwertera, gdzie znajdziemy informacje 1 MPPT, 2 stringi, 2 MPPT, 2 stringi. 1 MPPT czy 2 MPPT w inwerterze? Kiedy, dlaczego, co jest lepsze? A może unikając wartościowania, nie lepsze, ale przymiotowe, o, tak powiem. Inwerter z 1 MPPT będzie widział 2 stringi, czyli 2 pola. Tłumaczę bardzo obrazowo. Wyobraźmy sobie połać dachu, który dzieli na przykład jaskółka po lewej stronie moduły, po prawej stronie moduły. Czyli 2 stringi, 2 łańcuchy. I punkt mocy maksymalnej będzie wyszukiwany dla obu naraz. Inwerter widzi to jako całość, czyli jeden producent, jeden odbiorca. O, tak kolokwialnie. Jeśli którykolwiek z naszych modułów, na przykład jeden, wystarczy, że jeden będzie trwale zacieniony, bądź częściowo zacieniony, bądź zacieniony tylko w poszczególnych porach dnia, no będzie to wpływać na obniżenie punktu maksymalnej mocy dla całego, dla obydwu szeregów. O. 2 MPPT pozwala widzieć inwerterowi te dwa stringi osobno i optymalizować pracę każdego z nich osobno. Czy to jest dobre, czy to jest złe? No w przypadku, jeśli mamy instalację wychyloną na południe, jeśli nic nam nie zacienia, ale na przykład ze względów estetycznych chcemy mieć dwa stringi równomiernie rozłożone na obu krańcach dachu, wystarczy inwerter z 1 MPPT, ale musimy pamiętać, że moc sumaryczna tych dwóch stringów musi się równać, czyli moce poszczególnych modułów muszą być takie same. Muszą być tak samo doświetlone, te same warunki atmosferyczne, czyli tak jak powiedziałem, jedna połać dachu najczęściej. I wówczas 1 MPPT w inwerterze wystarczy. 2 MPPT stosujemy wtedy, a właściwie inwerter z 2 MPPT stosujemy wtedy, gdy na przykład mamy część instalacji na jednej połaci dachu wschodniej, a drugą na południowej. Albo jeśli składają się z modułów o różnych mocach. Wówczas potrzebne jest 2 MPPT, bo jak powiedziałem wcześniej, inwerter widzi dwóch producentów i jednego odbiorcę. Reasumując to wszystko, jeśli będziecie widzieć przed wyborem swojego inwertera taką kartę, to wybierzcie Państwo moduł z 1 MPPT,
wiedząc o tym, że dwa szeregi waszych modułów będą mieć taką samą ilość modułów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że będą tak samo wychylone geograficznie, naświetlone pod tym samym kątem. Druga rzecz. I trzecia rzecz jest taka, że moc tych poszczególnych modułów musi być taka sama. Dwa MPPT to wtedy, kiedy występują wszelkie niesymetryczności. Ilościowe, mocowe, geograficzne. Mamy nadzieję, że udało się wyjaśnić. Dzięki serdeczne. Do następnego.